Choć w Olsztyn nie leży nad morzem, miejscowy klub żeglarski zorganizował obchody Dni Morza. Najbardziej zainteresowani i wytrwali, mimo kaprysów pogody, świetnie się bawili w parku miejskim w minioną sobotę. No wodził tam kapitan, trudno nam dziś to uwierzyć, że tak okrutny mógł być noc. Tak wiele strasznych tortur przeżył. Oficer chłostał, aż płynęła Obchody Dni Morza rozpoczęły otwarte regaty żeglarskie młodzieży o Mistrzostwo Okręgu Zielonogórskiego. W zawodach wzięły udział drużyny klubów żeglarskich z Olsztyna i z Bąszynia. W tych zawodach nie było lepszych i gorszych. Wszyscy wykazali się wysokimi umiejętnościami żeglarskimi. Pierwszy po zasłużoną nagrodę podejdzie Mateusz Żołnierkiewicz. Pierwsze miejsce. Teraz co wybierz sobie nagrodę, jaką zechcesz. Mateusz wybiera teraz nagrodę, która najbardziej przypada mu do gustu. Oprócz ty. Możesz torbę torbę. Na wodzie był bardziej zdecydowany. Torbę! Arek, WKW. Dziękuję. On ci da jeszcze dyplom i teraz tutaj wybierze. A po mega 470, jak inaczej. Do piątej? Za zwycięstwo w klasie Open. Załoga Horneta. Będziecie musieli przeczytać i pożyczając sobie wzajemnie w jednym książku. Krzysztof Kwanatowski, samodzielny. O wielką szeklę komandora, czyli ostatnim biegu regat. Bezwzględnie najszybszym jachtem był Hornet. Prosimy załogę o odbiór wielkiej szekli i przekazanie jej na następny regat. Baczność na banderę. Aby zdobyć srebrne wiosło, trzeba było wziąć udział w regatach wioślarskich i jako pierwsi pokonać trasę wokół wyspy. Go!
Samo co zboczyli. No i to ten wycieczek, Podborucki Michał Klinger, trzecie miejsce Andrzej Winnicki, czwarte miejsce. Gorące oklaski dla ostatniej załogi. Dziękujemy bardzo. Zapraszamy na drugi rok. Wielką atrakcją obchodów Dni Morza był pokaz walk rycerskich w wykonaniu członków Braci Rycerskich z Poznania, Gorzowa Wielkopolskiego, Sztumu, Gniewa, Torunia, Bytowa i Stargardu. Zaprezentowali oni walkę pieszą na miecze i topory. Uwagę zebranych przyciągnęła grupa rycerzy krzyżackich, którzy z wielką wprawą posługiwali się białą bronią. Walczący ubrani byli w kostiumy z okresu średniowiecza. Odpowiedniego klimatu dodawała też majestatyczna muzyka. Młodzi i sprawni uczestnicy Dni Morza chętnie brali udział w zawodach sprawnościowych.
Najwięcej emocji budziły walki na bomie, na ruchomym słupie, na którym trzeba było trzymać się jak najdłużej, walcząc jednocześnie z przeciwnikiem. Inną konkurencją było wspinanie się po 6-metrowym maszcie. Tutaj niewielu śmiałkom udało się osiągnąć szczytu. Swoje siły można też było sprawdzić w czasie przyciągania liny. Powiedzieć, że to jest książka. Za Litwę. Zdaje się, że ja zaraz pójdę w statku i będę zbierał na taką rzecz. Aby otrzymać patent żeglarski, nie wystarczy zdać pomyślnie odpowiednie egzaminy. Trzeba jeszcze wziąć udział w neptunaliach zorganizowanych przez starszych żeglarzy. Młodzi adepci żeglarstwa musieli wykąpać się w błocistej wodzie, a następnie na rozgrzewkę wypić łyżeczkę mikstury przygotowane według specjalnego przepisu i to bez jednego grymasu. Następnym etapem chrztu morskiego było prasowanie wielkim walcem, co miało na celu usunięcie całej złości, bo żeglarz powinien być zawsze zadowolony i pogodny. Jak widać, młodzi żeglarze znosili wszystkie katusze z niezwykłą cierpliwością i uśmiechem na ustach. Najważniejszym i oczekiwanym przez wszystkich gościem był Neptun, król mórz, który przybył w towarzystwie pięknych nimf. Przywiózł on
nowochrzczonym patenty żeglarskie i nominacje na stopień żeglarza jachtowego. Mogli je odebrać po rytualnym pocałowaniu Neptuna w kolano. Każdy z młodych żeglarzy otrzymał też nowe żeglarskie imię. Dobra! Lewa. No, wytarłeś usta? Nie. Ty od teraz jako fok wystrzępiony na rybety. Ty jako nimfus niewielkus. Powstań. Niżej głowy! Gdzie? Ty jako minimus pudus. To nie było. Ale jaja, kto te szoty będzie prał? Szczęścia niestety nie miały dzieci z zespołu wokalnego Sailor, które przygotowały koncert piosenek żeglarskich. Ich występ przerwał ulewny deszcz.